O, samolot przeciwnika kolejny. Tym razem spróbuję na w miarę równych warunkach wystartować do niego. O, nie mogę. Nie mogę. Gepard tam jest. Z 20. Tu nad miastem możemy zacząć walkę chyba, jak mi się wydaje. Ale wtedy nasza M13 wchodzi do akcji, nie? Ho, lustrzane odbicie po prostu. Gladiator tyle, że szwedzki. Dobra. Oj, więcej mocy miał silnikowej. A tu mu brakło. Tu wchodzę ja. Nic. Ho! Podoba mi się to, jak latam z nim. Tylko, że on wygra teraz. Bo ja straciłem całą moc. I nie jestem się w stanie obrócić. Chociaż on też ma problem. Cholera. Dobra, chyba znalazłem sposób, w jaki mogę się obracać. Nie mówcie, że postanowił odkręcić w drugą stronę. Come on, Gladiator, dawaj. Potrzebuję, żebyś się obrócił ze mną, no. Ach! Moje działania wygrały! Moja walka ze statecznikiem wygrała. Czy na pewno? Chyba tak, no. Tak jest. Przegiął pałę. A ja też nie mam sterowności żadnej, come on! Po prostu się rozbił, nie naliczyło mi tego. Witam z powrotem na kanale, Kowal z tej strony, a w tym odcinku, jak wspomniałem w poprzednim, przejdziemy się czymś niższoerowym i... Tak, mam już o Daimlerze MK2 odcinek na kanale, ale nigdy o nim nie opowiadałem, był to jeden z pierwszych odcinków, także myślę, że warto się tym pojazdem przejechać jeszcze raz, zresztą 2 lata temu nim jeździłem ostatni raz na odcinku. I co nieco o nim opowiedzieć, bo o ile mówiłem wtedy, że bardzo lubię pojazdy kołowe w grze, szczególnie na przykład właśnie Daimlera MK2, o tyle nigdy nie powiedziałem wam dlaczego i wiąże się z tym pojazdem naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy i postaram się o nich dzisiaj troszeczkę opowiedzieć. No ale zacznijmy w ogóle od tego, że we wczesnych latach 30. armia brytyjska wyszła z potrzebą opancerzonego małego samochodu do zwiadu ogólnie. No i prototypy przedstawiły 3 firmy, wszystkie były w sumie podobne, w sensie prototypy, nie firmy. No i pierwszy prototyp od firmy Morris, chociaż w terenie spisywał się dobrze, odpadł, bo był zbyt wolny po prostu. Firma Alvis z modelem Dingo, co oznacza australijskiego dzikiego psa, przedstawiła prototyp, który dobrze spisywał się w terenie i spełniał wymagania co do prędkości, ale był za wąski, przez co powstał problem przewracania się na bok przy dużych prędkościach w trakcie zakrętów, no jak i w terenie, nie? Jak się podjeżdża pod górkę pod złym kątem, to elo, no i leżysz na boku. No i trzecia firma, BSA, przedstawiła prototyp, który spełniał wszystkie wymagania, a nawet przeszedł bez większych problemów test zużycia, w którym pojazdem jeżdżono non-stop, znaczy wiadomo, nie non-stop 24/7, ogólnie dużo i to w różnych warunkach, w terenie, po asfalcie. Zresztą możecie sobie wyobrazić przez 16 tysięcy kilometrów, co mogli posprawdzać i pojazd przedstawiony przez firmę BSA nie miał ani razu poważnej awarii na tym dystansie. Całkiem nieźle chyba. No ale po tych testach brytyjskie wojsko stwierdziło, że jednak chcą lepsze opancerzenie, jak i opancerzony dach do tego pojazdu. No i firma BSA wróciła do siebie, poprawiła opancerzenie, wzmocnili zawieszenie i wsadzili mocniejszy silnik. Tam firma Alvis też coś ze swoim prototypem pokombinowała. No i ogólnie po ponownym zaprezentowaniu pojazdu, prototyp firmy BSA znowu pokonał prototyp firmy Alvis. I firma BSA dostała pierwsze zamówienie na 172 sztuki w maju 1939 roku. Prototyp ten nazywał się Car Scout Mark 1. No i firma BSA przekazała prototyp jednej ze swoich firm wewnętrznych, żeby ta wewnętrzna firma dopracowała ten prototyp i przygotowała ten prototyp do produkcji seryjnej. Tym podwykonawcą, powiedzmy, BSA była firma Daimler. I mimo tego, że firma Alvis przegrała przetarg ze swoim prototypem nazwanym Dingo,
nazwa ich prototypu stała się na tyle popularna i na tyle się przykleiła do projektu firmy BSA, że ostatecznie po prostu tak się na te pojazdy mówiło właśnie. Daimler Dingo. Mniej więcej tak jak na Mercedesa W123 mówi się na przykład beczka, a tak po prostu na Daimlera mówiło się Daimler Dingo. No i ogólnie właśnie Daimler Dingo to najlepszy masowo produkowany zwiadowczy samochód opancerzony, jaki Brytyjczycy w tamtym czasie produkowali po prostu. Ale tak naprawdę to my tutaj nie o tym Daimlerze Dingo, ale trzeba było wrzucić parę groszy tła, skąd się Daimler MK2 z dwufuntówką wziął. Co do Daimlera Dingo, polecam sobie o nim poczytać, bo może was zaskoczyć, jak długo był używany przez różne kraje, jak świetnie sprawdzał się w terenie, jak niezawodnym pojazdem był oraz na przykład jak ciekawie siedział w nim kierowca i dlaczego pod takim kątem. No wszystko jest do znalezienia, są filmiki na YouTubach i tak dalej o tych pojazdach. Tego pojazdu nie ma w grze, więc o nim nie będę opowiadać, ale trzeba było o nim jakby namalować tło dla Daimlera MK2. No i właśnie, bo historia samego Daimlera MK2, jakiego mamy w grze, nie jest już jakoś tak super ciekawa jak historia Daimlera Dingo. No i wszystko można opisać w paru zdaniach, mianowicie kiedy Dingo był jeszcze prototypem, firma BSA, swoją drogą pełna nazwa to Birmingham Small Arm, że ma on świetny potencjał na mały opancerzony samochód zwiadowczy uzbrojony w coś więcej niż tylko KM. I tak właśnie, biorąc za bazę świetny prototyp Dingo, znaczy ten prototyp Car Scout MK1, który tam później nazwali Daimlerem Dingo, postanowili go po prostu powiększyć w każdą stronę, tak żeby wcisnąć na jego małą wieżyczkę z dwufuntówką. I tyle. Biorąc pod uwagę, jak świetną bazę mieli, nie dało się tego spierdolić. I tak napompowanego Dingo z wieżyczką przedstawili armii. A armia brytyjska na to, o kurna, ależ to zbierzemy. No i pojazd pierwotnie nazywał się kołowy czołg lekki i w sumie taką rolę pełnił. Głównie używany był razem właśnie z Daimlerami Dingo jako wsparcie tych pojazdów, bo mógł odpowiedzieć ogniem na pojazdy opancerzone przeciwnika czy coś takiego i wspierać piechotę. No i łącznie od końcówki 1939 roku do 1945 wyprodukowano aż 2694 sztuki tego pojazdu, biorąc pod uwagę, jak mała jest Wielka Brytania, no to sporo. No i oczywiście w trakcie produkcji dochodziło do delikatnych zmian i ulepszeń, tu coś dodali, tam coś odjęli, tu coś wymienili. Nic niesamowicie znaczącego się nie stało, żeby je jakoś szczególnie odróżnić. Oczywiście to jest Daimler MK2, ale tak jak mówię, nic niesamowitego w trakcie II wojny z tymi pojazdami pod względem designu się nie działo. No ale jak już jesteśmy przy Daimlerze MK2, przy kołowym czołgu lekkim, warto wspomnieć o tak zwanej nakładce na lufę Little John, która była głównie używana przez te pojazdy, ale można to było zobaczyć na przykład też na Tetrachach i w sumie na Daimlerze MK2 nie widziałem zdjęcia z tą nakładką, ale zaraz wam powiem dlaczego, ale na Tetrachu na przykład właśnie na poligonie testowym z taką nakładką zdjęcie jest. Co ta nakładka daje? Mianowicie działa to na tej samej zasadzie jak Squeezy Boy u Niemców, gdzie do lufy wchodzi 28mm pocisk, a opuszcza 20mm. Jak widzicie, samo działo nazywa się 28/20mm i ogólnie chodzi o to, że pocisk na zasadzie wyciskania po prostu przez tą nakładkę z lufy przechodzi. Tyle, że w przypadku dwufuntówki no strzelało się 40mm pociskiem, a z lufy wylatywał pocisk mniej więcej 30mm. Ogólne założenie jest, wchodzi 40mm pocisk, wychodzi 30mm, jest wyciskany przez tą nakładkę. Tyle, że trzeba było do tego używać specjalnej amunicji, gdzie rdzeń był twardy, a otoczka miękka, żeby to jakby miało co zostać spłaszczone, żeby miało co zostać ściśnięte przez tą nakładkę, a jakby cały pocisk był twardy, to nakładka by poszła w pizdu, by ją rozerwało po prostu. Co zresztą stało się u Amerykanów. Amerykanie na 37 te lekkie ze Stuartów na przykład też kombinowali, pożyczyli od Brytyjczyków parę takich nakładek i stwierdzili, no może my też tu coś wykombinujemy do 37, no ale im się nie udało ostatecznie. Albo im się po prostu nie chciało, albo im się nie udało, ciężko powiedzieć. Ale próby były. To jest ważne, bo do tej nakładki, którą wydawali do Daimlerów MK2, potrzeba było też im dać specjalną amunicję, tak jak powiedziałem, z miękką otoczką i twardym rdzeniem. No i okazało się, co ciekawe, że amunicja specjalna do strzelania z nakładką, używana bez nakładki, bo można ją było strzelać bez nakładki, wchodziła 40mm, wylatywał 40mm pocisk z końca lufy, bez nakładki. I ta amunicja używana bez tej nakładki była skuteczniejsza niż podstawowe pociski przeciwpancerne, więc nakładka głównie była przechowywana w której ze skrzynek naokoło pojazdu, albo gdzieś im się zgubiła, ojeju. Ale amunicję dalej brali i używali. No i
Okazało się, że po prostu specjalne pociski przeciwpancerne używane były bez tej nakładki, bo były po prostu lepsze. Ale tego pocisku w grze nie ma. Te pociski się nazywały jakoś tam specjalnie. To były APCSV albo APSV i ogólnie SV stało od Super Velocity, nie? Przez tą nakładkę. No, ale używane bez nakładki i tak sobie lepiej radziły niż ten najlepszy pocisk, który mamy tutaj. Także możecie sobie wyobrazić, co by było. Ja bym chciał zobaczyć modyfikację do tego pojazdu, coś takiego, którą można nałożyć i zdjąć, tak? Ale trzeba wtedy się ograniczyć do jednego na przykład rodzaju amunicji. To by było w sumie sztosowe. Tak jak mamy na przykład u Niemców możliwość, tak? Na Panzer Trójkach na przykład można mieć modyfikację Winterketenów, tak? Prawda? Ale jeżeli Winterketeny zdejmiemy, no to z powrotem dostajemy panele boczne, prawda? A jak je założymy, to panele boczne znikają. Na tej samej zasadzie, skoro już ten mechanizm w grze jest, tak? Że po jakiejś modyfikacji pojazd się zmienia, to czemu by nie wprowadzić takiej nakładki na wszystkie czołgi z dwufuntową? Bo ja bym to chciał zobaczyć. Wiecie, jakby się wtedy zmieniło używanie Matildy? Na 2.7 wtedy faktycznie miałaby porządny pocisk, który by penetrował oczywiście mniej postpenu, nie? Ale większa prędkość lotowa. W każdym razie, dobra, my już nie o tym, chciałem tylko wspomnieć, bo to jest naprawdę ciekawa sprawa. I myślę, że ode mnie tyle. Przejedziemy się dzisiaj Daimlerem MK2. Jak będę się do niego odnosił w odcinku Daimler Dingo, no to po prostu, bo nazwa Dingo mi też się na tyle spodobała, że przykleiłem ją do tego pojazdu. I jako wsparcie weźmiemy sobie Gladiatora MK2 do walki w powietrze, jak już nam Daimlera zniszczą. Także dobra, ode mnie tyle i przeskoczymy sobie do pierwszej rundy. Rzeka Popiołu i jako pojazd kołowy zryspiło mnie pod górkę. Przecież to jest niesamowite. Jeżeli jeździliście jakieś Pumą czy czymś takim w tej grze i wam się wydawało, o, pojazdów kołowych to się nie da opanować, to powiem wam, że Daimler po prostu robi taką robotę, jeżeli chodzi o jeżdżenie precyzyjne, że to jest kosmos. Gdzie wy się tak spieszycie? Po lewej dołem mnie tu objeżdża gościu. Aja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 j. To się może udać. Okej, okay, dobra, niewidzialny strzał. Niewidzialny strzał, cholera, ale mnie objechali w parę czołgów, czajcie. Dobra. To trzeba się teraz będzie troszeczkę bardziej przyłożyć. Nie spodziewałem się, że będą tutaj tak szybko i że jeden gościu pojechał tutaj dołem. I dołem mnie objedzie. Ale okej, okay, dobra, mieli skoordynowaną akcję po prostu. Znowu mnie pod górkę zryspiło. Okej, okay, no próbowali tu do góry wyjechać, okej. Okay. To już wiem. Damy chwilę. O, come on. Objeżdża mnie od góry ten jeden gościu tutaj, muszę spieprzać. O, come on. Just die! No! No nie załadowałem najlepszego pocisku, to na 100%. Ten składką wybuchową myślałem, że będzie więcej robił, ale teraz no nie chcę przechodzić przez te czołgi, no. Teraz już o to BT-5 gonić. Tu go nie ma. Come on, Daimler, opuść działo. Nic nie widać, za dużo dymu. Zrzucili arty, nic nie widać. Come on, dobra, ładujemy te apeki.
Ale nic nie widać tutaj przez ten dym, no nierealne to jest, come on. Silnik na czerwono to super. Dobra, Arta na Alfę, bo tam stoi 15-centymetrowa armata. Spieprzamy stąd. Okazuje się, że niepotrzebnie sobie utrudniam tym pociskiem. I wystarczy używać tego, którego teraz używam, tak? Przy takiej penie Szeraptel i tak będzie odpowiedni. Zaryzykuję. BT-5 z prawej. O Jezus, widzę go. Stoi tu w krzaku. No właśnie. Tylko jeszcze gdziekolwiek dojadę. Ach, nawzajem się zniszczyliśmy. Nawzajem się zniszczyliśmy. Mogłem się nie zatrzymywać w sumie, ale dobra, zatrzymałem się jak pierdoła, re. Dobra, i teraz się nie bawimy, tylko bierzemy to, co trzeba od razu. W ilości 30-40 pocisków, myślę. Weźmiemy tego APCBC z dobrą peną i jedziemy. Kurczę, ale chciałbym ruszyć do przodu i pomóc naszym. Pocykam się, że zaraz coś tu będzie jechać. Tyle będzie z mojego. Z mojej, powiedzmy, flanki, nie? Uff, nie zdążyli Alfy przejąć, ale jajo. Rozwaliłem silnik w czymś. Ale akurat stoi na Alfie, cholera, i zdążą przejąć teraz, tak? Nie zdążyli, nie, zdążyli, cholera! Przejąłem ten gościu, który teraz tam wjeżdża, wygląda jak jakiś half-track czy coś takiego. Staje w cieniu, może mnie nikt nie zauważy. Czy go będę go w końcu widział? Nie, trzeba ruszyć. O kurde, to nie był on. Cannon Bridge. Dobra, mamy go. Gaszę silnik. Dalej tu z góry strzelają. Myślałem, że z tyłu coś mi tam wyjedzie. Dobrze, no niech to niszczą naszych, nie? Dzielnie walczą. Nie wiem, w którą stronę patrzeć, dramat, bo z tyłu też przecież mogą oni zaraz wyjechać, nie? Będą chcieli zaatakować, brawo. No nic, no czekamy na razie. Muszę poczekać, nie mogę jeszcze atakować. Bo drugi jeszcze nie wyjechał. Dobra, nie no. O właśnie! Straciliśmy jednego członka załogi, to prawda. A, Alfę wybroniłem. Nie, jeszcze kurde. Kolega jego wyjechał, oni są razem w teamie. I have coś tam, I must scream, I have no mouth. My a u tych. No ale dobra. No dobra, dobra. To może gladiatorem polecimy. Panzer dwójki. Chyba nie ma tu żadnych open topów w okolicy, to jest problem. Wszystko co... Kurde, ale to spieprzyłem. Come on. Jest samolot przeciwnika, będziesz z czym powalczyć.
Gladiator też, tak? Szwedzik. Tak jest. Cholera. O, tak jest. To jest walka teraz. Dwa gladiatory. Mogłem strzelać. Nie wiem, czemu nie strzelałem. Nie, to nie jest gladiator. Tak. A nie, to jest ten J8 coś tam. Szwed. Come on. J6B. Nie gladiator jednak. Kurde. Ale walka była fajna. Oh yes. Finally. O, samolot przeciwnika kolejny. Tym razem spróbuję na w miarę równych warunkach wystartować do niego. O, nie mogę. Nie mogę, nie mogę, nie mogę. Gepard tam jest. Z 20. Tu nad miastem możemy zacząć walkę chyba, jak mi się wydaje. Ale wtedy nasza 13 wchodzi do akcji, nie? Ho, ho, ho! Lustrzane odbicie po prostu! Gladiator tyle, że... szwedzki. Dobra. Oj, więcej mocy miał silnikowej! A tu mu brakło. Tu wchodzę ja. Nic. Ho, ho! Podoba mi się to, jak latam z nim. Tylko, że on wygra teraz. Bo ja straciłem całą moc. I nie jestem się w stanie obrócić. Przecież on też ma problem. Cholera. Dobra, chyba znalazłem sposób, w jaki mogę się obracać. Nie mówcie, że postanowił odkręcić w drugą stronę. Come on, gladiator, dawaj, 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 dawaj. Potrzebuję, żebyś się obrócił ze mną, no. Ach! Moje działania wygrały. Moja walka ze statecznikiem wygrała. Czy na pewno? Chyba tak, no. Tak jest, tak jest, tak jest. Przegiął pałę. Przegiął pałę. A ja też nie mam sterowności żadnej, come on! Po prostu się rozbił, nie naliczyło mi tego? Nie naliczyło mi jego zestrzelenia, cholera. Ale się ubawiłem teraz, no. Bo trzeba było walczyć z tym brakiem sterowności gladiatora przy niskich prędkościach i udało mi się wygrać, mimo tego, że byłem trochę uszkodzony. Miałem mniej energii. Ale szkoda, kurde, że nie udało mi się go trafić tak, że nie zaliczyło mi fraga. O Jezus Maria. Z tym nie wygram. Chociaż może. Może teraz, no. Ha, ha, ha. Bo poleciał prosto i miałem szansę już się wcelować w pilota. Nawet dwa potencjalne fragi. Come on. Come on! Nie mogę się wstrzelać, rozumiecie to? No dziwne, że tak mu chwilę zajęło dość porządną. Chyba wcelowania się i zestrzelenia mnie. O nie, samolot przeciwnika jeszcze jakiś leci. Niech to cholera, ja już prawie nie mam amunicji. Za amunicją mi się skończy w tym momencie. O kurde! Nie odpuszcza, nie odpuszcza, nie odpuszcza. I 15, dawaj go, dawaj go, dawaj go! Uff, znowu niska sterowność, ledwo lecę. 89 pocisków mi zostało tylko. Dobra, ja już nie mam. Ja już nie mam, mamo.
I 15 dorwała. Jednak. Urwało mu ustarzenie ogonowe czy coś. Mają 2 punkty, ja odlatuję w stronę zachodzącego słońca. Wow! No to powiem wam, że się ubawiłem. Nie no, patrzcie na to. Screenshot teraz, nie? Aż zrobiłem screena. Prześlicznie. Kurde, może powinienem skoczyć do pojazdu. Tak zrobię. Niestety, Gladiator, potrzebujesz lądować awaryjnie natychmiast. O, come on, naliczył jakiemuś gościowi, że mnie zabił? No ale dobra, przynajmniej nie będzie tak, że się rozbiję, nie będę musiał czekać. Charlie nasi przejęli w tym momencie, ale i tak pojadę w stronę punktu C. O, właśnie zniszczyli go, dobra. Dobra, dwie strefy mamy przejęte. Czyli teoretycznie nie musiałem przyjeżdżać pomóc, ale... Kto wie. Co by było, gdyby ten gościu strzelił pierwszy i rozwalił naszego? Przegralibyśmy wtedy. Dawno się tak dobrze nie bawiłem jak w tej rundzie, naprawdę. Low tiery to jest to, panowie, low tiery to jest to. Daimler MK2 daje rady, ale niech mi ktoś wytłumaczy, czym się różni Gladiator MK2 od Gladiatora Tuka MK2 na 1.0 albo od Sea Gladiatora MK1 na 1.0. Czym one się różnią, że ten MK2 jest na baterii ratingu 1.3? Bo jak patrzyłem na statystyki, na kartę statystyk są identyczne. Nie rozumiem. Ale dobra, jeżeli chodzi o Daimlera, ode mnie tyle. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia w następnym odcinku. Yeah.